Wychowałam się w rodzinie chrześcijańskiej, więc od dzieciństwa miałam styczność z Biblią, z historiami biblijnymi, z Ewangelią. Do Jezusa nie pamiętam, kiedy zawołałam pierwszy raz, ale prosiłam Go o zbawienie kilka razy, ale wtedy nigdy nie miałam tej pewności, że trafię do nieba, że zostałam zbawiona. W wyniku rozmów, które mieliśmy w grupie z kilkoma przyjaciółmi z kościoła, uświadomiłam sobie moją grzeszność. Rozmawiałyśmy tam o tym, że każdy odpowie przed Bogiem za to, co robił złego w życiu i też za złe myśli. I wtedy tak sobie uświadomiłam moją grzeszność. Pamiętam, że się z tym męczyłam bardzo, że przypominałam sobie, co właśnie złego zrobiłam w życiu. Później na spotkaniu kościoła w niedzielę, pod koniec tego spotkania, był czytany list od widza, który miał podobną sytuację do mnie. Też właśnie uświadomił sobie swoją grzeszność i męczył się z tym, ale później się zwrócił do Jezusa, poprosił o zbawienie. I ja wtedy też postanowiłam zrobić to samo. Mimo, że wcześniej już prosiłam Boga o to, ale wtedy nie uświadomiałam sobie tak mojej grzeszności. Nie zdawałam sobie sprawy z mojej sytuacji przed Bogiem. Uświadomiłam sobie, że nie jestem w stanie sama zasłużyć na zbawienie i że jedyną opcją dla mnie wtedy to było pójście do piekła. Wtedy zwróciłam się do Boga w modlitwie, zaprosiłam Go do mojego serca, aby był moim Panem. No i od tamtej pory wiem, że mam tą pewność, że trafię do nieba i że spędzę z Bogiem całą wieczność.